Cześć, witam serdecznie w 55 odcinku mojej serii z polskimi w Boższe, z zagranicznymi płytami winylowymi, sorry. E, bohaterem tego odcinka jest również grupa, która jest już troszeczkę zapomniana, a szkoda, warto ją przypomnieć. Bohaterem 55 odcinka jest grupa Credence Clearwater Revival. Jak to mówi jeden z moich bardzo dobrych, znajomych e, muzyków. Eee, ten zespół nazywa tak zwanymi kredensami pozdrawiam Mirka Bielawskiego wokalistę zespołu Bank eee, eee, słuchajcie, jeżeli chodzi o kredens Clearwater Revival eee, sytuacja prezentuje się następująco eee, posiadam ich drugi album Proud Mary Bayou Country eee, jest to płyta z roku 1969 i tutaj, moi drodzy, na tej płycie mamy siedem kompozycji, siedem kompozycji, yy, cover yy, yy, słynnego rock and utworu "Good Golly Miss Molly" oraz "Proud Mary". No to wiadomo, że to są dwa wielkie klasyki. Natomiast jeżeli chodzi o wydanie, to jest kawał dobrego winyla, ciężki niesamowicie i e, jak się trzyma tą płytę w ręce, to tak jakby się trzymało płytę szelakową. To jest drugi album e, grupy Creedence Clearwater Revival rok 69 e, z e, wydania America Records. Kolejnym albumem, jeżeli chodzi o Creedence Clearwater Revival, który posiadam w swojej kolekcji, jest płyta z roku 1971, o ile się nie mylę. Płyta Cosmo Factory. Dla mnie najlepsza, jaką wydali, i uwaga, mam to w dublu. Na Cosmo Factory mamy takie utwory jak Rumble, Tumble, Traveling Band. Run to the jungle. I y y Long as I can see the light. Przy czym y jest tutaj też miejsce na trochę psychodeli. O czym świadczy prawie y ponad 11-minutowy utwór. I heard it through the grapevine. Proszę bardzo. Cosmo Factory. Kapitalny album. Okładka Gatefold. Okładka w trochę słabym stanie. Płyta mocno zmęczona. Ale. Warto mieć, warto mieć tak zwane ccr -y, jak niektórzy to nazywali. Proszę bardzo, natomiast w środku mamy tym razem wydanie Belafon, Belafon Fantazji Galaxy. Przy czym Fantazji oczywiście musi być, dlatego że niebieskie Fantazji to pierwsze presy w tym wypadku. Tutaj to jest wydanie bardzo, bardzo wczesne, Cosmo Factory. Natomiast były też płyty. Tak zwane dwa w jednym. Eee, I to prezentuje takie oto wydawnictwo. To figuruje jako składanka, natomiast tutaj mamy dwa albumy studyjne. Pierwsze z nich to. Credence Clearwater Revival 1969, gdzie mamy pierwsze dwie płyty, natomiast tutaj mamy trzecią i czwartą. I tutaj zasługuje na. Tu mamy oczywiście Kosmofaktory, Factory, więc dlatego mówię, że mam to w dublu. Natomiast na trójce jest jeden z moich ulubionych utworów grupy Credence Clearwater Revival. Trzeci album to płyta Pendulum i na tej płycie znalazł się ultra um, przebojowy utwór, klasyk Have You Ever Seen The Rain, którą to piosenkę przerobiło um, w latach um, późnych 70 na swoją modłę um, nawet samo Bonnie M. Następny album od Creedence Clearwater Revival to podwójna składanka, um, składanka um, nawet z coverem um, Suzy Q, którą wy, ym, wykonywali również Rolling Stonesi, z pierwszej płyty mamy Green River, Commotion, ym, oczywiście I Put A Spell On You, jeden z największych przebojów. Yy, okładka Gatefold, w środku dwie płyty, normalna składanka Chronicle, 20 Greatest Hits, Creedence Clearwater Revival, dwa longi. I ostatnią rzeczą, którą mam yy, Creedence Clearwater Revival jest płyta koncertowa Koncert odbył się w The Royal Albert Hall. The Royal Albert Hall i na tym koncercie zagrali, przynajmniej nagrali na tej płycie 14 utworów. I również mamy tutaj Born on the Bios z drugiej płyty, Green River z debiutu, Don't Look Now, Proud Mary, Commotion. No, nie zagrali. Have you ever seen The Rain? A szkoda. The Royal Albert Hall Concert. I tu moi drodzy mamy właśnie tego First Pressa, czyli firma Fantazji. Album ukazał się w roku 1980.